To my. Jesteśmy z powrotem. Antis Ether aktualnie rozmawia na temat swoich problemów z przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, jak je rozwiązać na piętrze w dworze troli, swojej karczmie. Aktualnie kapłan i paladyn są poza pokojem, więc mają chwilę, żeby porozmawiać szczerze, czego nie mieli. Nie mieli takiej okazji porozmawiać od kilku dni. I co się dzieje? Możemy kontynuować. Co pokazujesz, Aiden? Co wyciągnąłeś w stronę Shai? I wyciągam z mieszka bez dna wielki dwuręczny miecz, któryśmy znaleźli w kanałach. Jak ma mi to pomóc w niezabijaniu? Nijak. Ale też nie masz czym się bronić. No to też prawda. Przydać. Szczególnie, potrzebujemy cię, Shaiud. Ja cię potrzebuję. My cię potrzebujemy. Hojmana. Sama decydujesz o swoim losie, pamiętaj. Ja odchodzę gdzieś w róg i biorę telefon, dzwonię do Lewina. Shaya, widziałeś jakie mam fajne? Zobacz, jak się kręci. I tak jeszcze przyspieszam ten kamyk, co się tak kręci. To jest, jak oni to mówią, jak to... Rozum? Teraz wyszedł ci na zewnątrz? No, tak w łeb dostałem, jak ci nie było, dobrze, że jesteś. A to nie boisz się, że ci tak, nie wiem, ktoś ci ukradnie? No trudno się mówi. Fajny ma kolor. A możesz zmienić kolor? Nie, jeszcze tego nie wymyślili. On nie jest, bo były do wyboru, ten jest, no tam jakiś, ale był... Pyrgam, a to nie boli? Nie. Były jeszcze takie RGB czy tam coś i one wtedy kolor zmieniają, ale ten nie zmienia. Ten jest po prostu LED i ma jeden stały. Całkiem w porządku. A co to robi? Wiesz co? To myśli jak śpisz, tak? Jakby trochę za mnie myśli, to prawda, ale w takich konkretnych rzeczach. To znaczy... Jak myślę o tym, żeby kogoś okraść, to trochę mi jakby pomaga. Albo jak dźgnąć kogoś. Wiesz, odciąża mnie na tyle psychicznie, że mogę się skupić na czynnościach bardziej zręcznych. Zapewnia mi taki spokój, że ręce mi się nie trzęsą. A myślisz, bo tak do tej pory... Cała moja siła i taka cała moja energia. Bardzo głęboko wierzyłam, że to właśnie pochodzi, że jak składam tą krwawą ofiarę Balowi, to stąd ta energia pochodzi. A jakbym mogła tą energię inaczej wyzwolić? Jak ty możesz taką zręczność sobie zrobić, to ja mogę sobie jakoś inaczej tą energię wyzwalać. No jasne, Shaya. Zawsze trzeba znaleźć własny sposób do identyfikowania siebie, albo... za trudno. To tłumaczę. Zawsze jest sposób na to, żeby wyrazić to, co się czuje i jak się czuje. To znaczy, ja na przykład jestem artystą. No może takim skrytym i nieszczególnie otwartym na ukazywanie swoich artystycznych zdolności. Czyli ale... nie widziałam nigdy, ale to może się jeszcze pochwalisz. Każde zabójstwo jest pewnego rodzaju sztuką. Czyjaś kurtyna zapada. Artyzm można odnaleźć we wszystkim. Ja odnalazłem w tym. Mniejsza o to, Shaya. Twoje rękodzieła, twoje uczynki i inne takie.
też dają nam jakąś siłę. My możemy dawać ci siłę. Wszystko może dawać ci siłę. Ale mi daje głównie siłę wkurwienie. No to jakby... Jak chcesz, nie chcę się na was wkurwiać. Jak chcesz, to mogę cię wkurwić, jak będziesz potrzebować. Nie? Tylko powiedz. Ewentualnie, jeśli... Zawsze można kupić coś w sklepie. To znaczy, to ja kupiłem to w sklepie. Ale jak potrzebujesz czegoś, co miałoby ci pomóc, to możesz kupić sobie, nie wiem, lepszy młot nowy, taki wyczesany, nie? Większy to zawsze znaczy lepszy, a ty jesteś silna, więc lepiej wykorzystasz duży młot niż inny. Możesz kupić sobie rękawice, skoro wstydzisz się nowych dłoni, chociaż pasujemy do siebie. No, ale one też mogą ci pomóc. Są różne sposoby. A możesz uwierzyć w coś zupełnie innego. Wierzyłaś teraz w tego jegomościa Kane'a, a możesz znaleźć sobie innego jakiegoś bozia. Ja to szczerze powiedziawszy nie znam tych wszystkich fejruńskich bogów, ale są tacy pewnie, co stwierdzają, ale fajnie jak jesteś atletycznie zbudowany, nie? Albo coś takiego. Myślę, że na razie tak, jak to sobie coś kupiłeś, to zapytam może szefa, może ma jakieś jeszcze fundusze. Kupiłabym sobie jakieś takie bardzo wkurzające stworzenie, bo potrzebuję jakoś wyzwalać ten swój rage. Tak metagame'owo szukasz czegoś konkretnego, Kasiu? Bo... Nie, bardzo fabularnie czegoś szukam, co by mogło wzbudzać mój rage. Okej. Okay. Nie, no to z tego była ta rozmowa. Czyli chcesz takiego małego szczura, jak ma Aiden, który będzie ci podgryzał. Dokładnie. Dokładnie, tak. To jest coś jak bolący ząb albo, nie wiem, kurde, odcisk napięcia, że coś cię tak wkurza i wtedy wpadasz w złość. Co kamyk do buta. Stajesz gdzieś z boku i wydzwaniasz. Po chwili szkiełka układają się w jedno lusterko, a na nim z mgły wyłania się twarz. Dzień dobry! Jak tam wam idzie? Mam nadzieję, że wszystko już przygotowane. Słyszysz gdzieś w tle. Zapytajcie, już ją przejęli. Jak tam idzie z Amandą Hoyman? Nie wiem, czy Lord Clywin pamięta, ale miał zorganizować spotkanie z jawną Lady. Co tak, było tak, warunkiem. Tak, ale nie udało się. Już sami sobie poradziliśmy. Broniliśmy ją jej wczoraj przed napaścią. Więc nic nie jest przygotowane. Chciałem zapytać właśnie, co wiemy, kiedy ma się pojawić młoda. Ale jak to? Ona już... Ona za 3 godziny będzie tu. W mieście. Port już w połowie zamknięty jest. Musicie... Czemu nie mogliście o tym pomyśleć wczoraj? To by było wszystko takie łatwiejsze. Byliśmy trochę zajęci. Zresztą rozmawiałem wczoraj z wami i sugerowałem, że mogą być problemy. Dobrze, jeszcze nic nie stracono. Ale Wiktor tak wzrusza ramionami, ale mnie kurwa nikt nie słucha. Ja mogę skrzyknąć do Vincenta coś z drugiego końca. Tak, myślę, że możecie podejść i porozmawiać razem. Tak, to ja tam się nie ukrywam. Bardziej chodziło o to, że mnie stał w środku, wam i se gadacie, a ja między wami z telefonem. Ej, a powiedzcie, co? Ty, panie... Kafka. A tak. Pamiętam, ale mniejsza o to. Czy to dalej ma jakikolwiek sens, jeśli jawna Lady nie umarła? To może nie zrezygnuje ze stołka? W sensie, po chuj te wybory. Miejmy taką nadzieję. Jednak lepiej jest mieć w garści kogoś, niż nie mieć go w garści, zwłaszcza, że jesteśmy tak blisko. Amanda Hoyman po coś tu przyjechała i jak Hoyman dobrymi ludźmi byście nie byli, myślę, że jeszcze możemy się szarpnąć i spróbować uratować jej życie, bo chyba żadne z nas nie sądzi, że jeżeli wpadnie w ręce Hoymana, to zostanie odmieniona. A ile ona ma lat? Och, tego nie wiem. Już dorosła dziewczyna jest, w końcu zajmuje dosyć wysoką posadę w Ancatli. A mężatka? Musiałbym sprawdzić, proszę. Ale zaraz, ona jest z Ancatli? W sensie w Ancatli zajmuje stanowisko? Tak.
To Matajmy tak mówiąc, bo chyba było ten, ale Wiktor chyba wypadł to Wiktorowi z głowy. A, no możliwe, tak, było. To może ta jedyna. Już sprawdzam i widzisz, że odwraca na chwilę wzrok na bok i przy jednym z jego oczu tatuaż rozświetla się na złoto. Klejmin w tym momencie podchodzi, pojawia się trochę przesuwając kawkę. Jak wam poszło? Co z jawną Lady? Cześć. Żyję. Byliśmy zaskoczeni, że cała kopuła nad miastem zniknęła. Przynajmniej na razie. Dzień się jeszcze nie skończył. Dzień się zaczął już bez kopuły, ale tak. I jak? Pomożecie nam? Uda wam się jeszcze ją jakby porozmawiać może z nią przed tym, jak dopłynie ona? Niedługo powinna już wpływać do portu, więc musielibyście... Raczej w porcie. Sam wypłynąć do niej może być problem, ale spróbujemy jakoś to zaradzić. Czy Hojman nie chciał, żebyśmy jej odebrali, czy czegoś takiego? Nie stawiliśmy się na jego wezwanie, Damakosie. Bo jeśli on się tam zjawi, to będzie trochę problematyczne przejęcie jej. Nawet jeśli mielibyśmy czas i chęć to zrobić. Ale przy nas nie będzie chciał jej skrzywdzić. Chyba, że naszymi rękami. Ale jeżeli zrobi coś, co będzie oczywiste, to już mówiłem lordowi Glewinowi, że nie będziemy się wahać. Tak, jak najbardziej. Najważniejsza jest obrona jej życia. Nie możecie pozwolić, żeby cokolwiek jej się stało. I w tym momencie kawka wraca. Nie. Rozstała się ze swoim mężem. Zakończyła związek niedawno, kilka tygodni temu, z jednym z baronów Rancatli. Więc myślę, że Damakosie będziesz miał jakieś tam możliwości. Co do mnie, ja bym proponował w najlepszym wypadku ukraść ją. Jak zdołacie, to będzie najlepszy pomysł. Spróbujemy. Jeżeli nie, spróbujcie wyciągnąć jak najwięcej informacji. I kleję mi tylko, ale przecież nie możemy jej tak... Najważniejsze jest, żeby dorwać Krojmana. Nie pozwolę. Ona po coś tu przyjechała. O ile oczywiście stoi po dobrej stronie. Tak. Dobra, to wszystko. Informujcie nas. Zamykam telefon. Z uśmiechem na twarzy. Jak można ukraść kobietę? Baba do wora, wór do jeziora, czy o co mu chodziło? Zatrzymują w łeb i do jaskini. Ty chyba powinieneś wiedzieć najlepiej, jak się kradnie kobietę. No dobrze, ale jemu chyba nie o to chodziło. Masz całą karczmę. Nie ma znaczenia. Bardziej kwestia, żeby poszła za nami. Nie wiem, po co mi kolejna, ale... A Damakos ukrywa swoje dziewczyny w karczmie. Tutaj może będę miał jeden pomysł, ale to zobaczymy. Dobrze, jak tam czasowo stoimy? Patrzę, w sensie tak... A to nie szlachcianka? Nie jest w twoim typie, Wincencie? Zobaczymy. Nie interesują mnie teraz takie rzeczy. Jest południe. Okej, dobra. No to ogarniamy szaję, w skrócie... Jeszcze chciałem przypomnieć, że możecie też odebrać Lisa, jeżeli chcecie. Właśnie tak. Lisa też będę chciał odebrać. Natomiast wychodzę na korytarz i przedstawiam Tomasowi i Abramowi, że... Wyruszamy, oni ruszają z nami do jawnej Lady po obiedzie. Rusza z nami Shaya i jest gotowa tam zadecydować o swoim losie. Poważne pytanie, bo teoretycznie jest 12, tak? Tak. Coś koło tego. Co im sugeruje, że ona nie ucieka i nie wzbrania się przed jakimś tam pseudo-osądem, czymś takim. No, u jawnej Lady mamy być po drugiej teoretycznie, tak. Po obiedzie. No ale Shaya musi się wykąpać, jest cała w kupie. No dobrze, ale o trzeciej będzie, no nie wiem, jak chcemy to czasowo załatwić, ale brzmi abstrakcyjnie. Czyli przystaliście na naszą ofertę, żeby przedstawić Shaya jako kultystkę światu i powiedzieć, że naszym zadaniem będzie resocjalizacja jej. Shaya sama podejmie decyzję, na co się zgodzi, jak będziemy rozmawiać z jawną Lady. Jest wolną istotą. Jawnie broniła jawnej Lady i Aidena, ale jak chcecie, mogę również powiedzieć o tym jawnej Lady, że Aiden próbował coś jej zrobić, nie wiem co.
Możemy się tym też podzielić. Ciekawe, co wtedy zdecyduje. Tak myślę, więc jakby zostańmy na razie przy tym, że pójdziemy tam wszyscy i tam będziemy na spokojnie, bez żadnych negatywnych emocji rozmawiać. Jeżeli Shaya zadecyduje, jeżeli wszyscy uznamy, że inaczej nie jesteśmy w stanie i ona się na to zgodzi, to się zgodzi. Wspaniale. W innym przypadku będziemy dalej myśleć, co z tym możemy zrobić. Zdajemy się na ciebie, Wincencie. W końcu to powiedziałem. Czy czujesz się szczęśliwszy, że teraz ty będziesz mógł jako prawdziwy przywódca podjąć decyzję i przeprowadzić dialog? Ach, nie mogę się doczekać. Biorąc pod uwagę to i poprawkę na to, że nigdy nie godziłem się być waszym szefem, sami mnie żeście tak wyznaczyli, to niech ci będzie tam jakoś. Dobrze, że dopisuję ci humor, chociaż wiem, że reagujesz tak na negatywne emocje. Troszeczkę reaguję stresowo, masz rację. A Idenie, co ty na ten temat uważasz? Czy jeżeli nie przystaniemy na to, to będziesz przeciwko nam? Nie sądzę, żeby pozostawianie osądu, nawet jak to nazwać, dlaczego kultysta miałby decydować o swoim losie, dlaczego mielibyśmy doprowadzać go przed jawną Lady, ale jeżeli powiesz, że inaczej odwrócisz się od nas, zdecydujemy się na to. Pójdziemy z wami i tam niech jawna Lady osądzi ją sama. Wchodzę do Tomasa. Stajecie teraz wszyscy ściśnięci na wąskim korytarzu. Słyszałem waszą rozmowę przed wejściem. To dobrze, nie muszę się powtarzać. I wydaje mi się, że tak, Shaya ma jak najbardziej pełne prawo decydować o własnym losie. A wy nie macie żadnego prawa o decydowaniu o jej losie. Nie wiem, czy usłyszałeś sam siebie, ale na wybrzeżu mieczy panuje prawo. I prawo tracisz w momencie, w którym wyznajesz złe bóstwa i mordujesz w ich imię. Tracisz to prawo. Tracisz prawo do decydowania o swoim losie. Każdy ma prawo do decydowania o swoim losie. Jak i ja. Abram, przetłumacz mu to, bo ja już nie mogę. Przypominam, że nie mamy o czym rozmawiać. Napaść na jawną Lady jest karana w taki sam sposób. I co? I teraz Aiden ma uchodzić za jakiegoś wybrańca zdrajcę? Nie, ale jeżeli będziecie sprawiać problemy, nie będę się wahał. Czy ty nas właśnie szantażujesz tym, że pokażesz wszystkim, że wyznawca naszej wiary okazuje się być, nie wiem, przeciwko... Skoro nie słuchacie realnych argumentów i wymagacie jakichś innych rzeczy, nie powiedzieliśmy, że nie zgodzimy, nie powiedzieliśmy, że Shaya nie zgodzi się na resocjalizację. Możliwe, że się zgodzi, że na to przystanie, że dojdzie do takiego wniosku i że będzie chciała się nawrócić na jakieś inne dobre bóstwo czy cokolwiek innego. A co jeżeli nie? Jakby jaka jest alternatywa? Bo nie stanie rozumiem, tutaj to, czy... i zastanawianie się nad tym nic nie zmienia. Nie wy o tym też decydujecie. Nie jesteście strażnikami Waterdeep. Chyba, że macie ochotę teraz we dwóch odejść stąd i pójść zgłosić na straż, że tutaj w gospodzie jest kultystka. Ale wtedy będziecie musieli zostawić na ten czas Aidena. Przepraszam, rozmawiacie trochę o mnie, jakby tutaj mnie nie było, a ja nadal tutaj jestem. Kąp się tam. Ja wszystko słyszę. Pamiętaj, Tomasie, że to przeze mnie przemawia głos Latandera. Rzuć sobie nie na przez siebie i nie przez, jak on tam był drugi? Abrama? Nie przez, nie tego przez drugiego. Abrama. Rzuć sobie na charyzma i to wow. Rzuć sobie, masz jakąś umiejętność? Perswazja? Jest. Oszustwo? Może być też na oszustwo, to jest ten sam pies. 17. 10 na kości. Jeżeli sprzeciwiasz się mojej woli, to kim w takim bądź razie ty jesteś? W jakim świetle się sam stawiasz? Mieliście mi służyć, pomagać? Jak do tej pory tylko kładziecie kłody pod nogi.
Widzisz, że on robi krok do tyłu, tylko po to, żeby zrobić miejsce, by uklęknąć na jedno kolano. Przed tobą. Wybacz. Jednak nie chcę, żebyś był postrzegany jako wyjęty spod prawa. Nawet wybrańcy muszą go przestrzegać. Więc proszę, znajdźmy wspólną mowę. Znajdźmy wspólny język. Cały czas próbuję zrobić, tak, ale ciężko pogodzić. Nie oszukamy, pogodzić. Ale wy jesteście bardzo jednostronni. Naprawdę widziałem wiele zła w tym mieście. Wiesz co? Ty jesteś najgorszy. Chodzę. Jeszcze mówię. Nie obrażę się, jeżeli wrócicie do świątyni. Tak samo ty, Abram. Ty jest to rozumiesz, gdzieś to jest. Jeżeli ja żadną przysięgą czy innym słowem was z sobą nie związałem, jesteście tutaj tylko z własnej nieprzymuszonej woli. Jeżeli chcecie odejść, droga wolna. Ja was do niczego nie zmuszam, ani do niczego nie zobowiązuję. Tym razem, Wiktoru, milcz. Tak, ja potrzebuję, żeby ci plecy ktoś umył. Co robisz, Aiden, jeszcze? Bo to mnie bardzo interesuje. Czy odchodzisz na bok, czy chodzisz między nimi, czy stoisz i czekasz na ich odpowiedź? Nie, to mówiłem to już tak na odchodę, nawet nie patrząc. Mm-hmm. Znaczy nie, dobra, na Abrama jeszcze mogłem spojrzeć i to jego mówiłem, bo on jest tym spoko gościem tutaj. Tak, trochę potrzebuję, coś mnie tam spędzi. Poczekajcie. Przechodzi, załóżmy, że przechodzisz koło Tomasa. I on tylko na odchodne rzuca ci. Nawet nie na odchodne. Zniszcz tu i teraz pozostałe dwa pierścienie, a nigdy więcej nie przeciwstawię ci się. Au. Idę. Momencik. Idę na kazankę tam drzwi. Pop. Zaraz, ale znaczy... on to powiedział? Tak, on to powiedział na głos. Ale oni nie wiedzieli o... Dokładnie. Okej. Okay. Właśnie. Nie wiedzieli. Katana ma teraz fajny insight, bo ona wie o tym. Bo ona grała Tomas. Znaczy, nie no, domyślam się, że Tomas ma te swoje oczy, więc tam chuj może wie. O, musimy wysłać Wiktora na niego. Już nie będziemy oczu. Znaczy, nie wiem w sensie, bo teraz wtedy chyba by to zdradził przy arcykapłanie, a potem pierścienie były cały czas w Mieszku. Słuchaj, ma swoje powody. Tak, no nie, teraz Aidenowi odpowiadałem, w sensie Bartkowi, nie? Nie, to nie ten. Znaczy tak, no ja wiem, że jak gdyby mnie wypuścili, więc w teorii dali się nabrać na to, że je wykradłem, ale jednak Tomas ma ten swój taki wzrok. Tak, który... ale pierścienie cały czas były w Mieszku, w innym wymiarze. Swoim wzrokiem... Couldn't do a thing. Musiał ktoś mu pomóc. Jak na razie sytuacja wygląda tak, że stoicie w tym korytarzu, ty jesteś odwrócony do niego plecami kawałek dalej, może nawet przodem do Abrama bez różnicy i on po prostu rzucił ci to. Jak Abram zareagował? O, to jest ciekawe, bo on o tym nie wie. No właśnie, dlatego pytam, bo Wiktor, ugryzł się w język drugi raz. Wiesz co, ja myślę, że była co najmniej kilkusekundowa dobra cisza w korytarzu. Abram tylko lekko unosi głowę, odwraca się do Tomasa. Tomas, co ty pieprzysz? Przecież wszyscy to widzieliśmy. Chuja widziałeś. Myślę, że na twarzy Wiktora pojawia się uśmiech. Od początku wiedziałeś? I nie odwracam się do Tomasa, ale zatrzymuję się przed schodami. I rzucam słowa.
jak widać. Jaką to ma teraz różnicę? Jest wzrok. Że tak bardzo ci zależy, słuchaj. Bardzo chciałbym w ciebie uwierzyć. Zrobię to przy spotkaniu z jawną lady. Metagame'owo, chyba dużo będzie się działo u jawnej lady dzisiaj. No myślę, że pójdziemy tam przed obiadem. Potem do portu zdążyć. Ale nie pójdę sam z Demakosem, bo szaje ukrzyżują, Majdena też tam. Co się dzieje zatem w zamkniętym pomieszczeniu z Szają i Demakosem? Nic szczególnego, ja po prostu uciekłem z tamtego pomieszczenia, jak zaczęło robić się dziwnie. To jest takie, siedzę przy drzwiach, jak rzeczywiście Szaja z czymś potrzebuje pomocy, bo była ciężko ranna, to nie jest tak, że tam... Albo nie, wiesz, nie wiesz, to zobacz, czy mi się jakiś syfnie na plecach nie zrobił. Ja myślę, że Szaja jeszcze tam w tej bali myje się, ale też popija, że ewentualnie jakby miała przejść proces resocjalizacji, to jeszcze, żeby mogła się napić prze... By się nawalić, więc już siedzę taka... I kto tam zamówi mi tą panię z wodą i to właśnie jakieś picie. A ja tam miałam coś na plecach, chociaż ja o tym nie wiem jako Szaja. Ale nie wiem, czy jeszcze tak naprawdę cośkolwiek zostało z tego, czy jest jakikolwiek jeszcze znak. A, nie, już nie ma. Okay. No to po prostu mi daj ten, to przynieś mi jeszcze trochę alkoholu. Naprawdę co? Każą ludziom przestać pić? Przecież to jest okrucieństwo. Już niech mnie lepiej zabiją. Czy to jest nasz pokój z poprzedniej nocy? Tak. A, to tu jest beczka. Heh. Tak. Takim droższym alkoholem, który... No to normalnie go otwieram i strzają sobie drinkujemy. Jedząc w bali, taka po prostu obłożona jakimiś ręcznikami. Blub, 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 blub. Na korytarzu zamknęły się drzwi. Chwila minęła. Otworzyły się. Szaja już cała wyprana. Oboje zalani w trupa. Możecie ruszać. A czy w międzyczasie jeszcze, Mr. Grey? Oczywiście. Chciałbym jeszcze udać się na pinterko do mnie, do mojego gabinetu prywatnego. Starego. Do mojej wieży. Wchodząc, otwierając klapy, widzisz, że po pierwsze ktoś zabrał wszystkie twoje poduszki i na pewno ktoś tu spał. Ale teraz nikogo nie ma. Nie, teraz nikogo nie ma. No to najważniejsze to jest teraz. Rozwijam mój zwój. Wyciągam perłę. I wyciągam też pierścień. I chciałbym zrobić szybką jeszcze identyfikację. Oczywiście. Razem z tym złotym też, jego też ciągam z palca. Dobrze. Przypomnij mi, czy... Bo ty robiłeś już raz identyfikację tych pierścieni, prawda? Znaczy jednego pierścienia, tak. Możesz mi przypomnieć, co wtedy ujawniła identyfikacja, bo nie chciałbym zdradzać za dużo, za mało? Że podtrzymuje trwale efekt jakiegoś zaklęcia. A, jasne. Więc rzucam. I to tak samo też powie mi, czy przedmioty są magiczne. Bo mnie to bardzo interesuje, czy złoty pierścień dalej jest magiczny. Dobrze, w takim razie rzucasz identyfikację na te trzy pierścienie. Tak, to zajmuje 10 minut, tak. Dobrze. Czy na dole coś chcecie robić w międzyczasie fabularnie, czy czekacie po prostu? Nie, ale nie wiem, czy to jest miejsce, bo raczej czekamy tylko, ale ja wiesz, chciałabym iść do sklepu, jak będziemy już... no, albo żeby ktoś mi załatwił. Potrzebuję taki ważny przedmiot, o którym właśnie pomyślałam, że będzie najlepszy na świecie. Ubranie. Buty. Nie, ja się nie wiem, ja w tym podartej sukience, która jest troszeczkę mokra i trochę jeszcze taka nie pachnąca ładnie. Wyobrażam sobie, że Szaja w tej sukni do bali weszła. Chcę mieć nigdy nie napełniający się kufel. Nigdy nie napełniający się? Tak, dokładnie. I wydam wszystkie pieniądze, które mam. Wydam wszystkie pieniądze, które mam. Ty nie masz pieniędzy. Nie mam pieniędzy. No to... Powiem, że wydam wszystko, jak nie mam.
No to rzeczywiście, okay. No myślę, że... I do tego ta łyżeczka. Nie, tylko chciałam zrobić też taki myk, że na przykład pożyczyć od Wiktora pieniądze i wydać, nie wiem, 200 na nigdy nie napełniający się kufel, który Szai sprzedadzą jako kufel po prostu z dziurą na dole, a ja będę najszczęśliwsza na świecie, ponieważ jasne, będzie to kufel nigdy nie napełniający się. Jasne. Mam zamiar go nosić ze sobą. Tak, jeszcze ogólnie to Wiktor ma chyba jakąś część twoich pieniędzy. Tak. Więc jak najbardziej mogę pójść jej po zakupy, skoro i tak czekamy. Ale tobie to sprzedadzą jakieś prawdziwe, ja bym chciała, żeby mi właśnie sprzedali taki. Jasne, ja myślę, że w ciągu tych 10 minut możecie wyskoczyć. I wiesz co? No to daję tam, nie wiem ile tam ona chce, daję jej tam ten, żeby się sama załatwiła, żeby miała taki, jaki chce. On kosztuje 100. Okej, spoko. I poproszę cię o rzut na targowanie, Szaja. To jest perswazja, nie? Już ci mówię. Tak, perswazja. O, to i tak nieźle, 16. Powyżej 13 to jest 100%. Okej. Okay. Czy chcesz z klątwą albo z minusem? Może być z klątwą. Ona chce zwykły kufel z dziurą. Zwykły z dziurą, tylko żeby on był drogi. Jajo mają ją zrobić, o to jej chodzi jasne, cały czas. W takim ale razie zapłacisz za niego jeszcze 10 złotych smoków. Odpisz sobie 10 złotych smoków i dostajesz faktycznie kufel, ładny, drewniany, solidny kufel, który nie ma dna. No to te 90 sobie zapisz jako twoje. Dałem ci 100, żebyś sobie kupiła, co tam potrzebujesz. Klątwa polega, i to jest od razu ci przy tym, przy kasie mówią. Klątwa polega na tym, że jest to faktycznie nienapełniający się kufel i cokolwiek do niego wsadzisz, już nie wyciągniesz. W sensie i pokazuje ci, na przykład wsadza coś, na przykład upuszcza, nie wiem, patyk albo kamyczek i on wpada, ale nie wypada z niej, z niego. On po prostu przestaje istnieć. Ciekawe, czyli to jest napełniający się, nigdy nienapełniający się kubek. Jezu Chryste. Gdzie jest ten duch? Gdzie jest ten duch? Wskocz tu. Jaki stretch tu się wykonał, niesamowity. Tomasz, patrz tu rękę. Przez klątwę on działa jak prawdziwy kubek. Tak. Prawdziwy, jak prawdziwy kubek. 10 minut zdąży ogarnąć lisa, czy nie? Czarna dziura to jest. Ma wskoczyć do kubka? Dobra, dziękuję bardzo w takim razie i ciesząc się. Ale będę wracał na lisie. Myślę, że możesz coś rzucić na odchodne, że ej, spotkamy się gdzieś i pobiegniesz. Ej, spotkamy się pod Lady, no, na przykład. No dobra, to mówię... Wiesz, jak działa odłączanie się u mnie. No dobra, to nie mówię. Nie, jasne, leć, bo jest fajna scena tam. Aiden. Dobra, no to mówię po prostu, słuchajcie, Szaja jeszcze się ogarnia, Aiden coś tam robi. Mam jeden pomysł, który może nam pomóc w sprawie Hojmanówny. Zaraz wrócę, poczekajcie na mnie. No i... Aiden. Czy ty właśnie zrobiłeś z Hojmanówny blacharę i wyrwiesz ją na lisa? Ale nie, no wiesz, w razie czego łatwiej jest biec na wielkim lisie na port, złapać ją pod pachę i spierdolić, niż jakby co, podejdziesz, skacz na barana, chodź, idziemy. Zobacz, jaki mam kabriolet, kurwa. On mimo wszystko zapierdzielał, wygrał wyścigi, to wiesz. Aiden. Złoty pierścień jest niemagiczny. Jest to zwykły złota obrączka. Drugi pierścień okazuje się, że już identyfikowałeś. Jest to pierścień podtrzymania zaklęcia. Trzeci pierścień jest to pierścień... Dzięki niemu jesteś w stanie przerażać, zastraszać lepiej. Jak gdyby ktoś ujrzał samą śmierć przed sobą. Ten pierwszy też na to pozwalał. No dobra. Zbieram je. Jeszcze dokładnie je oglądam. Mhm. Mamy jeszcze chwilę czasu. Czy znajdę jeszcze jakieś... szczegóły, detale, może czym się różnią? Czy jest każdy pomiędzy identyczny? Sobą? Nie. One czasem się zmieniają, czasem je wyciągasz i wygląda inaczej. Teraz wygląda tak, że jest fioletowy kamień, jakiś kryształ trzymany przez
cztery takie, tak jak zazwyczaj kryształy są na pierścionkach trzymane przez takie łapki, to tutaj one są w kształtach czaszek. Całe są spowite jakby czarną farbą, zupełnie matową. Przyjemna w dotyku. Ale można ją łatwo zdrapać paznokciem. Ale ona potem wraca. Tak. Jak zdrapuje to paznokciem, to efekt nie jest przyjemny. To możesz się drapać po plecach, tak. Ale jak drapie złoty pierścień, to nic nie czuję. Nie, nic nie czujesz. No może nawet i lepiej. Się pozbędę tej klątwy. I w takim razie pakuję je z powrotem do... Dobrze. Czarne do wora, złoty na palec. I rzucam jeszcze prosto kuglarstwo. To jest już mój ulubiony tekst do wora. Przepraszam, ja mam takie pytanie, czy jak już zdejmiesz klątwę ze wszystkich trzech i będziesz miał trzy złote pierścienie, zaczniesz rapować? Zobaczymy. Może będę... Może zmienię kolor skóry. Znajdzie kajdan. To będziecie kajdan załatwić. Rzucam jeszcze kuglarstwo, żeby oczyścić się z brudu i szai. I szaja tam po półtorej godziny szorowania. Kurwa. I tak, włosy mam dalej długie, luźne, opadające trochę na twarz i chodzę na dół. Właśnie, ty ich dawno już nie goliłeś, nie? Nie. To są długie, do pasa. Tak, są długie. Szaja. Dobrze się już czujesz? Potrzebujesz jeszcze jakiejś pomocy? Szaju, jak teraz wyglądasz? Jak ja się czuję? Już dobrze jest. Możesz zrobić sobie nawet długi odpoczynek. Bo nie miałaś punktów zmęczenia, a zostałeś wyleczona, żeby ci przywrócić po prostu punkty życia. Tak, jeszcze na pięterku skorzystałem z mojej magicznej perły mocy i odzyskałem komórkę trzeciego kręgu. Dobrze. No, czuję się całkiem dobrze, a ty? Chociaż wiesz co? Nie, przepraszam, oszukuję cię. Ty, Aiden, przywróciłeś jej 16 punktów życia, prawda? I potem rzuciłeś jeszcze raz zaklęcie. A nie, to pierwsze zaklęcie nie zadziałało. Ale drugie też było za 16. Też było za 16? Okej, dobra. Tak, i jeszcze wlałem eliksir tego większego leczenia. Leczenie i to było 10. Czyli 10. Zapisz sobie 26 punktów życia. Miałem chyba 21 i teraz 26, to nie mam wszystkich, dobra. Tak, nie masz wszystkich. No, po takim stanie no nie czujesz się najlepiej, ale postawiło cię to na nogi. Dobra. No spoko. Nie jest. No, czuję się właśnie znacznie lepiej, a ty? Czuję się dobrze, dziękuję. Ważą się losy, w sensie. Tak, ale to... Chyba trochę moje, chyba trochę twoje też, nie? Tak. Nie daj sobie wmówić, Shaya, niepotrzebnych rzeczy. Nie rób nic, czego nie chcesz robić. Dobrze, Shaya? Dla nas, dla mnie przynajmniej, jesteś wartościową osobą. Zawsze byłaś. Na początku może taką przerażającą. I... Nie, no dobra, na początku ciągle jesteś. Nie będę oszukiwał. Ale to nic. Bo ufam ci. Ja nie do końca potrafię... Nie potrafię robić tego, czego... Aiden, dobrze wiesz, że łatwo mnie jest namówić. Nie jestem taka bystra jak wy i dlatego się z wami trzymam, bo wy mi mówicie, co jest mądre, a co jest mniej mądre. Więc, no cóż, no nic, dzięki. Jakbym robiła coś bardzo głupiego, no to po prostu dajcie mi znać, bo mogę nie zauważyć. Bardzo głupie będzie poddanie się tej całej resocjalizacji i nakładaniu klątw, bo to są klątwy. Tak myślisz? Nie zaklęcia. Nie wiem, no. Ktoś chyba musi mieć rację, nie? Tak. Chcesz dać, nałożyć sobie kajdany? No w kajdanach to będę totalnie bezużyteczna. No przecież też wam się nie przydam. A te zaklęcia, te klątwy są swego rodzaju kajdanami. Niewidocznymi, które cię ograniczą.
Nie wiem. Nie wiem co zrobić, bo wróciłam. Dokonałaś wyboru, tak. Być częścią waszego plemienia. Jeżeli to, co się wydarzyło tej nocy, to jest prawda, co opowiadasz, dokonałaś słusznego wyboru i mnie to bardzo cieszy, naprawdę. Wtedy, parę nocy temu, jak pilnowaliśmy artefakt w Gildii Alchemików, z tego dnia byłem trochę surowy względem ciebie, ale to nie dlatego, że poszłaś robić to, co zrobiłaś, tylko dlatego, że nic nie powiedziałaś, że zostawiłaś mnie tam w nocy samego. Wiesz co, masz... Nieważny był powód, a ten czyn. Wiesz co, naprawdę, masz rację. Od początku wiele osób mi mówiło, że większą siłę się ma, jak się działa razem. A ja czasem tak jakoś... Nie umiem i robię sama, a to jest bez sensu. No, przepraszam za to, sorry. Co powiedzieć mam? Trzeba mi było zostać. Ale wpierdol im spuściłeś, nie? Tak, tylko że... Vincenta teraz nie ma, to może i lepiej. Obawiam się, że najgorsze jest przed nami i tu nie mówię o wybrańcach Martwej Trójcy. Nie mówię o niszczeniu korony na bagnach i przeciwstawianiu się kultystom Bala. Darth Vissen mnie tropi. Szuka mnie. Nie wiem czemu. Obawiam się, że chce mojej śmierci. To ten, co cię spłodził? Tak. Nasał na mnie zabójców tamtej nocy i myślę, że to nie będzie ostatni raz. Podróżując ze mną, sporo ryzykujecie. To spoko. Kurde, to ja jestem... Chciałem sądzić nawet, że Tart jest potężniejszym użytkownikiem magii niż Jawna Lady. Ale Jawna Lady ma wynajętych rycerzy. Tart Vissen pewno też ma jakichś wynajętych ludzi, a ty masz kogoś, kto nie musi, wiesz, kogo nie musisz wynajmować, no. Przede wszystkim Tart należy do kultu Myrkula. I tak naprawdę to tylko dlatego nie po drodze mi z tym kultem. Resztę mam przysłowiowo wyjebane. Glatantera łącznie. Załatwimy też i jego. Jak powiesz, to go jakoś załatwimy. Damy radę. Załatwię najpierw tą jedną sprawę, małymi kroczkami, bo jak za dużo, to ja nie ogarniam. Właśnie, Szaju, na początku chciałem tego. Myślałem nad tym, że to jest rozwiązanie, ale... Mam ciągle jeszcze mętli w głowie od tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że to nie jest... Że to nie jest to. Ale że co nie jest co? Nienawidzę Tarta, tak. Za to, co zrobił ze mną przez całe moje życie. No ale chcę cię zabić. Ale ja nie chcę jego zabić. No to tutaj trochę się tak balans jakby spierdolił. Nie wiem, czego on chce. Pierw chciałbym się dowiedzieć tego. A potem... jeśli boi się, że będziesz silniejszy od niego? I po prostu boi się stracić tę pozycję? Tak jak taki dowódca w plemieniu? Nie wydaje mi się, żeby... bał się czegoś takiego. A powinien. No dobra, chyba na nas czas. I
wbijam strzał żółwika. A, w ogóle zobacz, jaki mam zajebisty kufel. Nie ma dna. To jest nigdy nie napełniający się kufel. Będę zajebiście wkurzona, jak będę się chciała z niego napić, nie? Dobra. No to w drogę. No właśnie, może chodźmy wreszcie, bo Vincent pierwszy dotrze do celu niż my. Znaczy ja powiedziałem, żebyście na mnie poczekali, więc nie wiem, gdzie chcecie docierać. Nie wiem, żeby się spotkać na miejscu? Jeżeli w jedną stronę skoczę biegiem 10 minut, to w drugą na liście wrócę w 5, więc... A czas na negocjacje? Zobaczymy. Wiktorze, pędzisz przez miasto. Nie obchodzą cię już te osoby, które wołają Wincencie, Wincencie, podpisz się autografem. Nie obchodzą cię te kobiety w opałach, krzyczące z zaułków. Tylko przebiegając, strzelasz komuś w oko, już nie patrzysz, czy tej kobiecie, czy temu, kto ją obrabowywa. Chciałem powiedzieć, jak kogoś zastrzelę, to już ten ktoś nie potrzebuje pomocy. Biegniesz tylko w stronę wielkiego lwa, który stanowi wejście do areny. Wpadasz tam. Pamiętasz, którymi schodami trzeba przejść, żeby dotrzeć dokładnie w miejsce, gdzie możesz spotkać Gabisa. Czyli Gabriela von Pisalis? Chyba Gabriel von Bizalis. Potężny, zupełnie pozbawiony owłosienia krasnolud, który jest prawą ręką Szybkopalcego. To on razem ze swoimi służącymi zazwyczaj tutaj zasiada i to właśnie on oferował ci za przysługi wcześniej tego lisa. I tak też szybko znajdujesz przejście i już po chwili... Jeszcze przed samym wejściem do niego zatrzymujesz się, żeby złapać oddech, żeby dobrze wyglądać. Przecierasz swoje szaty i wchodzisz. Strażnik zatrzymuje cię tylko z pytaniem, do kogo i kto, ale już po chwili przedstawiasz się i bezproblemowo zostajesz wpuszczony. Aktualnie wchodząc widzisz, że na arenie trwają, tak jak wcześniej, nie, ty tego nie widziałeś, trwają przygotowania. Arena została przemieniona na miejsce, w którym można zapisać się do armii. Najwidoczniej miasto przygotowuje się do czegoś. Do tego, o czym już wszyscy rozmawiali przez ostatnie tygodnie, jak i nie miesiące. Do nadchodzącej wojny, o ile taka będzie z Amn. Na drugiej części widać kilku gladiatorów, którzy walczą i ćwiczą, a aktualnie, jak tylko wchodzisz, słyszysz wpierw mlaskanie krasnoluda, który aktualnie chyba zajada właśnie obiad. Z dużego półmiska, trzymanego przez, o ile dobrze pamiętam, niebieską skórą piękność. Witaj. Ach, nasz czempion. Witaj, czempionie. Wysłałem ludzi do was, ale was nie zastali. Co cię do mnie dziś sprowadza? Oczywiście, gdybyś się zapowiedział wcześniej, jakiś posiłek bym też dla ciebie przygotował. Ale to, co mam teraz, obawiam się, że może nie wystarczyć na nas dwóch. To nic, wybieram się na obiad. O, ja też zapraszam w takim razie do mnie. Kiedyś też wpadnijcie na obiad. Z przyjemnością. Przychodzę z nietypową prośbą z uwagi na sytuacje, które pojawiły się w mieście. Kiedyś złożyłeś mi ofertę dotyczącą lisa, na którym ścigałem się dla ciebie. Tak, 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 tak. Ale to już pewna formalność, czego się nie robi dla przyjaciół. Mieć takich przyjaciół jak Ancis Eter, to za każdej ceny warte. Więc Vincencie, to może chodźmy. No,
Zabierzcie to jedzenie, przynieście mi ciepłe, bo to już kurwa niejadalne. I on się podnosi. Myślę, że on się nie podnosi, tylko tam lektyka jest podnoszona razem z nim. Ze mną, chodź, chodź ze mną, coś ci pokażę. Ruszam. Bardzo zostajecie sprowadzeni w dół areny, bardziej do takich większych komnat gdzieś na tyłach. Zostajecie doprowadzeni do czegoś, co wygląda jak stajnie, długie pomieszczenia, ale nie o zwykłych boksach jak dla koni, ale dosłownie pojedynczych, ogromnych pomieszczeniach przygotowanych tylko po to, żeby bestiom, które uczestniczą we wszystkich rodzajach zawodów, było jak najprzyjemniej tutaj. Tak, no właśnie, tak sobie pomyślałem, a bardzo zajęci jesteście, bo tak w sumie to dobrze mieć takich przyjaciół, a przysługa też byłaby wspaniała. Nie teraz oczywiście, ale w najbliższym może jakimś czasie gdzieś się wybieracie, bo wiecie, rozszerzyć interes trochę planujemy. Ale to do gadania oczywiście, więc spokojnie, spokojnie. O, jesteśmy. Pozwól. Patrz co mam. Mam nie tylko lisa, mam jeszcze, zobacz tego, to czerwony krab. Pokazuje ci, faktycznie wchodzicie do pomieszczenia, stajecie może przed takim boksem, akurat w którym jest myty ogromny czerwony krab, taki, na którym spokojnie mógłbyś zasiąść z 6 odnogami, z 2 parami szczypiec. Napęd na tyle nóg, ile ma. Jeździ w jedną i w drugą stronę. Dzisiaj 2 konie. Zawsze bokiem. Ale każdego z nich trzeba wykarmić. No, ten sam se nawet upoluje czasem, jak mu pokażesz staw albo jeziorko, albo inne takie. Ale pancerz ma gruby i ciężki do zatrzymania i silny jak skurczybyk, a jak chwyci w te szczypca, to już nie puści. Oczywiście nie jest taki cichy i szybki jak lis, ale swoje ma zalety. No i ten kolor, ten piękny. Wszyscy wiedzą, że czerwone to szybkie, nie? No. Przepraszam. Chłopiec biegnie z taką wielką paterą. Przepraszam, bo pan zamawiał mrożone pomarańcze i wędzony ser. Przyniosłem. Właśnie, przepraszam. Częstuj się, Wincencie, częstuj. To też dla ciebie. On tak się kładzie, właśnie tak się zgina. Kładzie sobie paterę na plecach i taki zgięty czeka, aż się będziecie częstować. 2 pomarańcze łapie Gabis i tak... Tak, kawałek sera dla tak kurtuazji. Ze skórką nawet lepsze i podobno jakie zdrowe. Ten troszkę za bardzo rzuca się w oczy. No ale rzuca się w oczy, to może i czasem dobrze. No, dalej przejdźmy. Co mamy za bramką? B, tak. To wspaniała bramka jest. Obie nie kota w worku. Nie. To Sowoi, wiecie, prawie. Ale... Lagun. O. Wiktor uśmiecha się pod nosem. Uniesie nawet w powietrzu podobno. Do jednej osoby. Może nie mnie, ale czempiona naszego, smukły taki, bez problemu. I cichy jest. I w nocy świetnie se radzi. A może to kurwa nie jest wcale sowodźwiedź. To nie ma to znaczenia większego. Z sobą coś wspólnego ma na pewno. Patrzcie, co to jest. Wiesz co, w żadnym wypadku nie przypomina ci to stworzenia, z którym walczyłeś wcześniej. Też w stajni. To wygląda bardziej jak ptak. Trochę... Wygląda jak sowa wielka. Ale wygląda, że faktycznie jest coś z jej skrzydłem i... Nie wiesz, czy może latać. Na pewno, jeżeli byś się nią odpowiednio zajął, może kiedyś będziesz mógł strzelać z powietrza.
krótką rehabilitację po ostatnich wyścigach przechodzi. Strącić musieli ją, bo oszukiwała i na skróty zapierdalała. No, nie będziemy takiego czegoś tolerować. Skonfiskowana została. Ale to dobry zwierz, jako jedyny, to sobie pofruwać może, nie? To duży plus. No i cicha, i drapieżna, i co se upoluje, to se wpierdoli. To jak ja prawie. Prawdziwy predator. No, no. I sera se wezmę. Tego sera. No. Bramka C. To ci się spodoba chyba najbardziej. Ja myślę, że to właśnie jest to. A może nie. Może się mylę. Dla Wiktor powstrzymał się od parsknięcia śmiechem. Dla czempiona każdy dobry. I odsuwa. Odsuń ty, kurduplu, kurwa. Odsuń tę bramkę, no. W kotarę. No już, już. Tego ma... Ty stacon, kurwa. Już, nie wiedziałem, że to do mnie. Już, odsuwam. I oddaj mi tę tacę, już. Nie po co z nią biegasz. I faktycznie otwiera się boks i zauważasz znajome ci już rude stworzenie o dużych uszach. Coś w rodzaju gigantycznego fenka. Do dzisiaj nie wiem, co lis mówi. Co lis powiedział. Mówią, że to... Mówi, ale ja nie słyszałem. I nawet piosenkę taką mi śpiewała moja przyjaciółka. Ta niebieska, co poznaliście. O tym, że lis coś mówi. Kurwa, co to jest za pierdolę? Może ty mi wytłumaczysz, bo on nie mówi, no. Próbowałem panie, do niego mówić. A panie, właśnie chcieliśmy go sprzedać. Nie chciałeś go sprzedać? Chciałem jakiś... go przyjacielowi oddać. O, temu tu młodzieńcowi, czempionowi. Anciseter, przywódcy. Kto będzie lepszym jockeyem, kurwa, takiego wierzchowca? Zoba, cztery łapy ma, 4x4 napędzany i skacze wysoko i przebieg mały. Ale już go kazałeś wystawić na ten szopi, pi. Mnie to obchodzi. O, tyle powiem. Idź lepiej przynieść coś jeszcze, bo się głodny robi od tego mówienia. Już idę. No i co powiesz, piękny czempionie? To którego byś chciał? Oddam jednego. Tylko pamiętajcie o mnie, jak przypomnijcie sobie czasem o dobrym Gabisie, to no jak może interes razem jeszcze jaki ubijemy. Zawsze o tobie pamiętam. Na południe niedługo będę się wybierać. O, to wierzchowiec potrzebny akurat, żebym się z prezentem wpasował. Myślę, że Wiktor podchodzi do lisa jednak i tak przykuca i wyciąga, myślę, że kawałek suszonego mięsa i wyciąga w jego stronę. Zobaczyć, czy zwierzę go w ogóle poznaje. Poproszę o test animal handling. Panie lisy, ja coś ślimaki. Wracamy do tych rzutów. Tak jest. Bardzo dobrze. Lis zdecydowanie, nawet gdy tylko wszedłeś do boksu, odwraca się od służącego, który akurat go czesał i podskakuje w twoją stronę. On, zauważyłeś to już wcześniej, on nie chodzi, on bardziej skacze z miejsca na miejsce. Podchodzi, jakby podskakuje do ciebie, wącha z jednej, wącha z drugiej. Czy masz coś ciekawego przy sobie? Oprócz mięsa. Ciekawego przy sobie. Co przez to rozumiesz? Nie wiem, może coś wartościowego. Magiczny łuk, sztylet. Gdzieś może tam rysowany. Może tak być zaciekawiony tym łukiem. Może go trochę pożuje. No okej, okay, pozwalam mu. Znam wartość magicznych przedmiotów. Wiem, że są w miarę odporne. Tak. Sera pleśniowego nie lubi. Próbował. A i nie wiem, jak się kurwa wabi, bo kiedyś go kto nazwał, ale zapomniałem. I jak go pytałem, to mi nie jest w stanie przypomnieć. Ty kurwa, kurduplu, jak się ten lis nazywa? Wiesz? Pewnie też nie wiesz. Bezużyteczny jest. Idź po więcej kurwa sera. A już idę, a już idę. Biegnę już. Z imieniem sobie poradzimy. I dając mu ten, rzeczywiście, że sobie pożył ten łuk,
mam to siodło, chyba mam gdzieś przy sobie, w sumie jak szedłem tutaj, to myślę, że je zabrałem, tak? I zaczynam go siodłać, jakkolwiek by to nie brzmiało. Siodłam lisa! Kurwa, zakrztusiłem się chyba czymś. Ponoć dobrze aportuje, więc ten kurwa kij, co nosisz, panie kochany, uznaczył łuk piękny, to uważaj trochę z nim, bo może się źle skończyć. Ale poza tym bardzo grzeczny jest, wychowany. No i mówię, niski przebieg, więc do pełnej kustomizacji. A słyszałem, już miałem z nim przyjemność. Pamiętam. Zaprzyjaźniliście się, to no, dobrze. Dziękuję ci bardzo. Doceniam. I tak, będę o tobie pamiętać. Niedługo ruszam na południe, więc pewnie w najbliższych, może nie dniach, jeszcze muszę załatwić jedną sprawę w okolicy. Ale dam ci znać. O, to może się zdarzyć, że nasze interesy się ponownie skrzyżują. Byłoby przewspaniale, ale wiesz, ja zapracowany trochę jestem i pozwolę sobie pójść, bo mi kurwa obiad stygnie. Zabierzcie mnie stąd. Panie Gabis, panie Gabis, jeszcze wosk do nacierania jajek dla lisa. A ta, marzną zimo, więc tak na przyszłość, w prezencie, jako gest dobrej woli. Nie proszę pana, on bardzo lubi jajka jeść. A! Woskowany. To... Sorry, myślałem, że to tak jak z moimi. Nieważne, zapomnijmy o tym, idę. Znaczy, zabierzcie mnie stąd, bo ja idę? Dobrze, i lektyka zostaje wyniesiona. Ty zostajesz sam, masz chwilę, żeby przywitać się z lisem, z Fenkiem. A jak na razie myślę, że straż spokojnie pozwoli ci go wyprowadzić na ulicę, no ale teraz już faktycznie będąc na zewnątrz, próbujesz go dosiodłać? Tak. Dobrze. W takim razie poproszę cię jeszcze o jeden test animal handling, ale już z ułatwieniem. Zobaczymy ci, jak sprawnie ci pójdzie pierwsza, raczej druga jazda. 13. Okej, wystarczy. Udaje ci się dosiodłać, wejść na tego, na to potężne zwierzę. On jest, pomimo, że jest dużych rozmiarów, to jest dosyć szczupły i nawet położył się, żeby ci łatwiej było wsiąść na niego. To, czym jesteś zaskoczony, to to, że on, będąc teraz, nie wiem, na ulicach, może nie jest przyzwyczajony do bycia na ulicach, ale on nie biega, on skacze. I tak jak czasem pewnie widziałeś filmiki z lisami, one faktycznie tak potrafią skakać z miejsca na miejsce, to tak właśnie chwilę ci zajmuje, żeby przyzwyczaić się do tego, że jesteś podrzucany dosłownie w tym siodle i musisz się naprawdę mocno trzymać, ale już po chwili... Przypinam się. To siodło sprawia, że nie można mnie wysadzić z siodła, więc jakby... Dokładnie tak. Dokładnie. To jest się, wiesz, ja wiedziałem, co kupuję. Już. Nie można mnie rozmontować od lisa. I skaczesz, rozumiem, w stronę... No gospody, tak, no jakby. Dobrze. Tak. I myślę, że to jeszcze widać coś takiego, jak odskakuję, rzeczywiście radzę sobie i z tej areny, to myślę, że gdzieś tam widać małego chłopca, którego wzrok skrzyżował się, srebrne oczy skrzyżowały się ze wzrokiem Wiktora. I tą piękną sceną zakończymy sobie dzisiejszą sesję. Dziękujemy wszystkim za przybycie, była niesamowicie dobra sesja moim zdaniem. Bardzo się cieszę, że bohaterowie mieli chwilę, żeby porozmawiać. No i zobaczymy, jak chcecie usłyszeć, co myślą nasi gracze, a nie bohaterowie, to zostańcie z nami na pogaduchy. Jeżeli oglądacie to na YouTubie, to wpadajcie na Twitcha. Będziecie mogli wspierać nas punktami, które wszyscy zbierają na Twitchu i też zostawać później, żeby porozmawiać z nami.
A jeżeli nie macie takiej okazji, to wpadajcie do nas na Discorda. Gramy regularnie, regularnie tam wpadamy i rozmawiamy sobie ze wszystkimi, więc zapraszamy. Zapraszamy też na inne kampanie, które teraz trwają na naszym kanale. We wtorek zeszły rozpoczęła się nowa kampania FFU, Fenasza. Aktualnie też pojawiają się na YouTubie odcinki Harta prowadzone przez Katanę oraz kontynuowana ciągle w Warhammerze 4 edycji Brama Prawdy Bartka. Tak, tylko tu jest mała przerwa w udostępnieniu odcinków, która trwa. Ale, ciągle jest kontynuowana. No, Upadek Mystry ostatnio też się tak mniej regularnie pojawia, ale nadrobimy. Macie cały czas Harta, którego o dziwo pamiętam, żeby udostępniać. Więc... Bardzo dziękujemy. No. Dokładnie. Polecam, zapraszam i polecam Piotr Prączewski. Przed wyruszeniem w drużynę? To wpadł. W takim razie dziękujemy jeszcze raz wszystkim i zapraszamy na pogaduchy po sesji. Miłej nocy, na razie. Cześć. Bye bye. Bye bye. O, jeszcze tu jesteście. Jeśli nie prowadziliście lub nie graliście sesji online, to polecam wam nasz poradnik do Roll20. Jeśli nie możecie doczekać się kolejnych sesji, to Bartek aktualnie prowadzi kampanię w Warhammerze. Dzięki jeszcze raz za wasze wsparcie. Na razie. Cześć.